Czasiemaneczko widzowie, witam w kolejnym przeglądzie rynku, gdzie zobaczymy co się dzieje na naszym markecie. Pogadamy sobie, omówimy strzyneczki, naklejeczki, czy te klasyk. Wiem, że niedawno był dosyć przegląd rynku, ale no, dzieje się dosyć dużo, więc trzeba by było popatrzeć. Zaraz wam też pokażę, co ja teraz skupuję i co mi się udaje skupować. No i co, jeszcze szybki sponsor odcineczka, kim jest strona Skinsponki. Link do tego oczywiście macie w opisie. Macie tutaj darmowe 5 dolarków z kodem Eldart przy wymianie. Plus tego strona nie wlicza ceny naklejek, więc możecie wyjąć naprawdę fajne krafty. Aktualnie jest to moim zdaniem najlepsza strona do wymieniania swoich. Skinów na inne, tutaj bardzo dużo tych krawcików, możecie sobie pogrzebać i naprawdę często wyjąć coś naprawdę drogiego, po czym rozprzedać na rynku Steam, plus z tego strona oferuje przy wpłacie 35% z kodem Elzart, więc jest to naprawdę bardzo dużo, bo jak płacicie 100 dolarów dostajecie 35 dolarów za darmo, bardzo spoko opcja, oferta wręcz niesamowicie dobra moim zdaniem. No i co? Tutaj, jak widzicie, jeszcze skinku dla Was mam, ale to na odcinki z i tak dalej, więc możemy chyba przechodzić do powolutki, powolutku filmu. Jeszcze w opisie macie link do konkursu na koce, który jeszcze chyba 2-3 nie jest jakoś tak, a może z 4. No ciul, nie wiem, co, co mi się ostatnio w ogóle zaczęło skupować. W ogóle te dżunglowe paskowane od 6 marca, no już, już minęły 4 miesiące, równo 4 dzisiaj, jak nagrywam, jak widzicie. I kurczę no, jeszcze się nie sprzedały. Dziwne. Sposobik czyżby przestał działać. No, jak przestał, to lip... nie, nie, bo trochę tego jest, jak widzicie. Eee, ale dobra, jeszcze będę czekał, bo nie zależy mi, jakby to się szybko sprzedało. Teraz trochę się spowolniło, trochę to 4 miesiące, trochę to nawet bardzo się spowolniło, bym powiedział, ale cóż, mi to jakoś w sumie strasznie nie przeszkadza. Do takich czasów skupują mi się cały czas naklejka Dymci woko i naklejka Spirit SRMR by się zaczęła skupować Moim zdaniem 7 groszy za tą naklejeczkę, tym bardziej że ona wygląda dużo inaczej niż inne. Jest naprawdę okazyjną ceną i ceną faktycznie jak za darmo naklejka teraz kosztuje 10 groszy, więc w sumie no nie jest to jakieś super zamówienie. Ale też jest przyjemne moim zdaniem dla oczka, bo nawet jeśli to bym na tym już zarobił a po grosiku, bo wiadomo po grosiku Ale tutaj chodzi bardziej o to, że ja będę to trzymać, żeby to sprzedać za więcej Jeżeli chodzi o naklejkę tym ci nie czy Wam już ją pokazywałem yy, Znaczy pokazywałem ją na pewno, ale kosztuje 2,38, ja ją skupuję po jak tu widzicie yy, 2,15, 2.20 jakoś tak czasami za 2 mi się skupuje, tu yy, 2,07 No po prostu jak się skupuje jakaś oferta, to mi się one tutaj skupują, 2,15 i tak yy, dalej Nie jest jako super tanio, wiem ale ja tam miałem dużo dłużej zamów złożoną zamówienie. Jak już chodziło o 3 złoty, teraz kosztuje 2 zł z kawałkiem, więc no, mi się po prostu skupują. A ja mi tak się nie przeszkadza, w sumie już skończyłem się na te zamówienie na nią, e, bo po prostu sobie w nią troszkę pieniędzy inwestuję. Dobrze, przejdźmy najpierw do Paryża. Paryż, Paryż, kapsuł. Dobra, mamy Paryż. Jak widzicie, Paryż dosyć trzyma się w tym miejscu, nawet kandydaci trochę odlecieli, bo złoty 20 zł kosztują. To w sumie aż 15 groszy więcej niż, na, niż w naszej grze. Czy jest to dużo, no, no w sumie lekko jest. Lekko nie można by powiedzieć. Ale minęło trochę czasu i te kapsuły o dziwo jeszcze stoją w tym miejscu. E, obstawiam też, e, że po promocji może być tak, że jeszcze trochę podstoją. Chociaż z drugiej strony też mogą od razu piknąć. To są dwie rzeczy, które mogą się stać. Jak nam się promocja skończy. Że te kapsuły mogą albo z dupy sobie wywalić do złotych 80, zł, jak, jak ostatnio to było, albo mogą też jeszcze przed kilka dni postąpić na takim wiecie. E, tak, tak zrobić, że mogą nawet być w niższej cenie, jeszcze po czy czasami jak się zdarzało, ale, ale wydaje mi się, że raczej, raczej piknie, piknie to wszystko. I zobaczymy, ile będzie trzeba jeszcze poczekać, żeby te ceny spadły bardziej, bo złoty 10, złoty 7 to nie jest atrakcyjna cena, patrząc na to, że nas, jak kupimy w cesie, to też sobie punkciki do doskęp punktów. Więc no, aktualnie ja bym czekał, a bym kupował po złoty 5. Sam, jak widzicie jeszcze nie wydaje swojego budżetu, też czekam na dojście trochę do mojego budżetu pieniążków. Jeszcze ich nie ma u mnie, ale jak niedługo będą, to będę wtedy się obkupywał. Chociaż już mi się tak, już tak myślę, czy nie składać zamówień na kapsuły na rynku i, i np. Nie, nie złożyć na połowę kapsuł na rynku z zamówień, a połowę na przykład kupić z sesa dla punktów, oczywiście, bo lubię te punkciki zbyt często wydawać. Chcę, ja profilu nie zmieniam zbytnio, bo pod jakby jest kanał zrobiony, ale lubię mieć te punkty i fajnie e, się je wymienia. Dobra, ale to nie, nie jest to odcinek o punktach z tymi, a gadam cały czas o nich. E, holo 2023. Jak to wygląda z naklejkami z Paryża? Najtańsze z... Weźmy najpierw logo drużyny, bo... No w sumie logo, Ja zawsze logo sobie lubię obczajać jakieś autografy, tak nie czuję do nich aż takiego takiej więzi. Jak widzimy najtańsze z NC za 278. No naprawdę to jest bardzo mało, cena bardzo niska. Naklejki, które zaczynają mnie interesować, są to Mongoły za 6 zł i Greyhound Gaming za 660. Są takie dwie naklejki, które pierwsze będę... Pewnie gdzieś do nich podchody robił eee, NIP raczej odpuszczam sobie Chociaż może tak, wiecie, śladowe ilości, jedną, dwie sobie kupię, albo tak, tak, żeby po prostu były, nie? Raczej nie będę w to inwestować I to The Bridge, 8,70, no ceny ceny ogólnie nie są jakieś strasznie wysokie e, Pod inwestycje Ale wiadomo, jak na chciwców e, Powinniśmy czekać do jeszcze niższych, bo tym taniej, tym lepiej, jak to się mówi e, I wydaje mi się, że może być jeszcze taniej, ale też z drugiej strony Znów jest to ryzyko, ta nutka ryzyka I Ja wiem, że znów to mówię ale powinienem coś już zakupić, po części dlatego, że wiecie, to takie kombinowanie, no nie? Dobra, e, przejdźmy to do Sztokholmu, czy na szybko? Sztokholm, holo. Bo na Sztokholm jest, jest dosyć drogowy, jak możecie zobaczyć. No, Sztokholm, jak już nagrałem sobie na ten film, wiecie, ale Sztokholm nie zamierza się zatrzymywać, To jest ciekawe i w sumie nie zapowiada się na to, żeby były jakieś duże spadki na Sztokholmie. Powiem tak. Jakieś może będą, ale czy duże raczej, raczej takich nie zanotujemy. W ogóle to jest ciekawe. godcent już 25 zł kosztuje. No, naprawdę srogo i drogo, patrząc na to, że on tutaj miał nawet po 12-11 zł Tutaj jeszcze... No to już nie mówię o tej bo to są Pojedyncze rzeczy po 4 zł ale tu po 11 zł można było kupić 25. No, spoko zarobek, chociaż no, patrząc tak na przykład takie entropik. Yy, oj, pierwszej. Patrząc na przykład na takie entropik. Które mogliśmy kupić za 23 zł, chyba Wiesz nie mylę. 25, no tyle 22, 23 było coś w tym stylu, bo pod moje zamówienie nie podchodziło. A teraz jest po 54, a w figu tutaj nawet po prawie 6 dych, no to to jest dopiero zarobek. No ale tutaj wejdziemy. Polak, Polak, mądry po szkodzie, tak bym powiedział. Pondrak, pondrak, chyba. Skrzynia. Jeżeli chodzi o skrzynię mm, skrzynia, kurczę, to ja mam spisanie ostatnio. Skrzynia, są skrzynie. Jeżeli chodzi o strzynie, prezentuje to się tak jak się prezentowało, czyli tak, ceny są niskie, nic się w sumie nie dzieje aktualnie. Jakieś lekkie przeskoki są nudy. Klasycznie, strzynie e, albo się, jeden dzień się coś zadzieje, lub dwa i strzynie nic nie robią, czyli to jest taki klasik. E, I ceny są niskie, no ceny są dość atrakcyjne, na bym powiedział. No bo ja oszukuję się taką strzynię zamania, jakby mieć ją za 2,40 na przykład zamówienia. Jest dosyć niska cena, patrząc, że niedługo ty, niedługo w sumie to jest ciekawe, bo długoś nowej strzynki nie było. Zaraz ten SOS 2 wielki, zapowiadający się chociaż ja znam to zaraz, pewnie wyjdzie w, kurczę, w grudniu. Tak to zawsze jest z nimi, że. Oj, zaraz jest Source 2 i Source 2 wychodzi za 10 miesięcy. Więc no jeżeli zaraz jakąś strzynkę wyrzucam, no to co, za Ańka, coś, jakiś załamańka, coś? Pik do 5 zł no może nawet byłby. Nie zdziwiłbym się tak szczerze, to są jednak strzynie. Ale no, jak widzicie, te ceny są dość atrakcyjne, żeby tylko na szaterkę zajrzał, jako się prezentuje. Może Tarek też mnie do że to mnie interesuje? 1740. Ciekawa strzynia, moim zdaniem, naprawdę ciekawa strzynia. Jestem fanem. No nie, ale teraz tak trochę słabo się opłaca, jak no można kupić za 16 zł tą skrzynię, a teraz jest po 17-15. Niezbyt atrakcyjnie, jeżeli chodzi pod zakup aktualnie, chociaż i tak lepiej niż wcześniej na niebie doszukiwać, dużo lepiej. I jeszcze bym spojrzał sobie na Antwerpik, który jest po prostu bardzo tani, moim zdaniem, jeszcze tani. No zobaczcie, te ceny nie są nie są duże. Eee, Legendy 35 najdroższe, wiadomo, były trochę tańsze, teraz sobie rosną. Nawet tu, o kurczę, tego nawet nie widziałem, nawet po tyle chodziły. Ty, no co jest? ja aż trochę zatrzymałem, nawet. trochę nam podrósł. Ale to jest kwestia czasu, jak mówiłem. Antwerp jest bardzo dobrym turniejem do inwestowania. E, I Antwerp na pewno odda. Same porównanie, że on tutaj w piku miał po tak naprawdę. A kosztował teraz po nawet dwa coś. Więc no. To, 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 to prawie na jeden, jeden coś spadł. No, to wiecie No to, to to jest samo to, nam mówi, że kurczę, no. Jak on tak wtedy kosztował, to też może przecież potem tyle kosztować. Więc no. Antwerp to po dobra inwestycja. I jeżeli chodzi o Antwerp. Ja bym na Waszym miejscu rozkładał budżet, jakbym miał inwestować między Antwerp, Sztokholm a Paryż No i Szynki jak ktoś jeszcze chce, ale to wiadomo dla chętnych, co kto chce, oj, przepraszam Ja bym tak rozłożył Gamer Legion ładnie wygląda tak szczerze. Bardzo ładnie, podoba mi się ta Gamer Legion z Paryża. Ale te Complexity jeszcze bardziej mi się podoba. Ja czy takie zajmukkie, bardzo dodać. Peniokal na bronię wygląda akurat. Chociaż nie, patrzymy na nią, czy nie? Chyba nie. Ale muszę to zakupić. Dobra, to była tyle widzowie. Zostawcie suba, lajka. Yy, trzymajcie się. Napiszcie jak macie jakiś fajny pomysł w komentarzach na film. To było tyle. Trzymajcie się. Cześć, cześć.